Samouczek. Bogato ilustrowany. Motto na dziś. Jedną z form powszechnych wypowiedzi jest gwizd artystyczny. O Sybisa. I dlatego właśnie dzisiejszy samouczek poświęcamy w całości zagadnieniu pro czy kontra. Kiedy kowboj nie ma konia, nagle nie wie, kim jest. No co? Aha. Jak zaś ogólnie wiadomo, organizowaniem orkiestry dętej zajmuje się jej przyszły kapelmistrz. I dlatego też musimy w pierwszym rzędzie zostać przyszłym kapelmistrzem, by nie utrudniać sobie niepotrzebnie wykonania naszego przyszłego zamierzenia. A teraz przeliterujmy słowo dąb. D jak Dudek, O jak Olga, M jak Mierzwa, B jak Bolek. Piękny dzień, mój Boże. Jak zostać przyszłym kapelmistrzem? Żebym ja kiedyś mógł robić to, na co naprawdę zasługuję. Aby zostać przyszłym kapelmistrzem, należy posiadać dobry słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną i intuicję artystyczną. Cechy te mogą być zarówno wrodzone, jak i też nabyte. I dlatego warto tu nadmienić, że wbrew spotykanym opiniom, gra na instrumentach dętych wpływa korzystnie na rozwój mięśni podudzia i łydek. Zajmijmy się tedy odmianą liczebnika porządkowego 2. Kto co? 2. Kogo czego? 2. Komu czemu? 2. I tak dalej. A więc nie 2 kilometry, lecz 2 kilometra. Dziękuję. Dziękujemy. Do zakochania jeden krok. Nie zakochaj się w topoli, ani w smukłej sośnie. Jak zostać przyszłym członkiem orkiestry dętej? Aby zostać przyszłym członkiem orkiestry dętej, należy mieć A. znajomego przyszłego kapelmistrza, B. odpowiednią ilość lat. Do 14 minimum. Czego nie należy mieć natomiast? Nie należy mieć natomiast ubytków zdrowotnych. Tutaj trumna ciężka, łopata znowu tempo. Ze złotych myśli. Bywają niekiedy sytuacje, lecz bez filozoficznego sensu. Potem znowu codzienności kurz. Co musi umieć przyszły kapelmistrz? Przeszły kapelmistrz musi umieć zainteresować zespół do tego stopnia, aby zaczął przychodzić na próby. Zainteresować się. Erotyk, opus 13. Ja cię kocham, ty mnie kochasz. Nie jest Stefan, tobie Zocha. Co musi być? Musi być sprawny fizycznie, aby mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem. Uwaga, łowcy dźwięków. W naszej dzisiejszej sesji nagraniowej nadamy test kontrolny do sprawdzenia magnetofonów kasetowych. Kopiujemy. 3, 2, 1, 0, start. Co musi mieć? Musi mieć dobrą prezencję, rzeczowy dowcip, zapał, prężną inicjatywę, szybką orientację, opanowanie, cierpliwość i batutę. Momento. Podajmy rozwiązanie krzyżówki z dnia 4/4. Poziomo. Cytryna. Lulek. Bóg. Sałata. Pionowo. Sałata. Bóg. Lulek. Cytryna. Gra grupa. Flok. Co muszą zakupić przyszli członkowie orkiestry dętej? Przyszli członkowie orkiestry dętej muszą zakupić w sklepie saksofony, okaryny i przeszłe instrumenty. Instrumenty śpiewają. Yeah!
Co muszą skontrolować przyszli członkowie orkiestry dętej podczas przyszłego zakupu? Podczas przyszłego zakupu muszą skontrolować ilość ustników, stroików, śrub przy wentylach, pokrywek wentylowych od Wasserwagi, działanie sprężyn klap wodnych, dźwigni i mechanizmów wentylowych, a także, a może nawet i przede wszystkim, obecność pierścienia dla kciuka prawej ręki. No właśnie, tylko że co muszą sprawdzić? No co muszą sprawdzić? Jak nauczyć się grać? Stajemy w rozkroku skrzyżnym od 50 do 60 cm, ujmujemy instrument w dłonie i odpowiednim wylotem zbliżamy do ust. Ale może o tym, jak pan to robi? Pytamy znanego instrumentalistę dętego. Bierę oddech i wypuszczam. Więc jak pan to robi? Może jeszcze raz tu do tego sitka pan będzie uprzejmy. Gdzie? Tu. Gdzie? No tu, nie widzi pan na wprost. No tak. Przed siebie. Więc jak pan to robi? Bierę oddech i wypuszczam. Nie mogę, no. Do sitka? Byle jak, niech pan to powie. Byleby prędzej. Bierę oddech i wypuszczam. Jak doniosła Ajentka, korespondent, z dyskoteki w W usunięty został z zajmowanego stanowiska prezenter za czynności nielicujące ze statusem prezentera dyskoteki. Status prezentera dyskoteki do nabycia za zaliczeniem pocztowym. Co muszą robić przyszli członkowie orkiestry dętej raz na 3-4 miesiące po skończonym graniu? Przyszli członkowie orkiestry dętej raz na 3-4 miesiące po skończonym graniu muszą przepłukać jamy. Dobra. Przyszli. No przyszli, co? Przyszli członkowie orkiestry dętej raz na 3-4... Na 3-4, zaczynaj. Przyszli członkowie orkiestry dętej raz na 3-4 miesiące po skończonym graniu muszą przepłukać jamę gębową wodą o temperaturze 40 stopni Celsjusza... 40... Słusznie. Już? Muszą przepłukać jamę gębową wodą o temperaturze 40 stopni Celsjusza z dodatkiem niewielkiej ilości sody. A po wylaniu brudnej wody przepłukać raz jeszcze ciepłą wodą z rozpuszczonym mydłem, co skutecznie zapobiegnie osadzaniu się kurzu i oliwy wewnątrz jamy gębowej. Dziękuję. Dziękujemy. Co w przyszłej orkiestrze dętej winno panować? W przyszłej orkiestrze dętej winna panować serdeczna atmosfera pełna życzliwej nieufności na zasadzie wzajemnego zrozumienia oraz rytmiczna współpraca z kooperantami. Podajemy rytm współpracy z kooperantami na dzisiaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I oto nadeszła chwila, w której nie od rzeczy będzie dodać, że życie jest jak długi, żelazny most i tylko wyłącznie od nas samych zależy, czy most ten doprowadzi nas do czegoś więcej niż na drugą stronę.